Muszę dać sobie blisko mikrofon. Jak nie będziecie rozumieć, to machajcie. Stało się tak, że noszę już od dłuższego czasu aparat i w pewnym momencie taki, do prostowania zębów było takie ryzyko, duże ryzyko złamania się dolnych zębów. Układała się taka ładna harmonijka, ale niestety nie dało się wachlować nią, więc trzeba było je jakby wyprostować, tą harmonijkę. No i taki etap leczenia tych zębów, to jest taki aparat na podniebienie, jego nie widać, ale słychać. I wiecie, jak go dostałem, ten aparat, to to tak poszedłem do domu i myślałem, że to już miałem różne druty w zębach, to wiecie, różne rzeczy byłem w stanie przeżyć i nie było problemu. Tak mi się wydawało. No ale pani ortodonta mnie nie uprzedziła, że ja nie będę w ogóle mógł prawie mówić. I wiecie, do tego doszło, że ja zacząłem się uczyć właściwie języka mikowego. Moja żona mi zaczęła uczyć, zapisywać na kartkach niektóre rzeczy. Nawet jak mówiłem, a doszło do tego, że w pracy, bo moja praca to jest mówienie tak naprawdę też. Więc miałem telefony z pracy do mnie. Dawałem w tym momencie telefon do koleżanki i mówię, ty mów, bo ja nie jestem w stanie. No i ona mówiła i tak. I wiecie, i taki byłem jakby trochę tym załamany. I pojechałem do, i bardzo było trudno. Nawet do tego stopnia, że nie mogłem jeść za bardzo, nie? Bo jak jadłem, to był taki ból języka, tam miałem jakąś taką ranę. Byłem jeszcze u ortodonty i modliłem się też o to i Gosia się też modliła. No i po tej wizycie było już lepiej, a niedługo wierzę, że będzie całkiem lepiej, jak mi to zdejmą. Ale ciekawe, że w tym stanie, w którym jestem, pastor powiedział, że Piotrek, usłusz. A ja powiedziałem, że jestem człowiekiem, którym słabo mówi teraz, ale usłysz, rozumiecie. No to widocznie Bóg tak chciał, żebym o czymś dzisiaj powiedział, podzielił się właśnie w takim stanie, jakim jestem. Bo czasami, wiecie, nie jest zawsze tak, chyba że w waszym życiu jest tak, że zawsze wstajecie rano i ten dzień jest taki cudowny, wspaniały i super, i czytacie Biblię i super jest, tak? Chyba że tak jest. Bo u mnie czasami są takie dni, że tak naprawdę mam takie wrażenie, że chciałbym, żeby się skończył. I czasami właśnie te różne doświadczenia, które na nas przychodzą, one są po to, abyśmy, nie żeby nam Bóg dokuczył, tylko żebyśmy byli doświadczeni i jeszcze bardziej doskonali. Bo gdyby było tak, że ktoś przed nami wyściela czerwony dywan, rano wstajemy, czerwony dywan, tutaj może kawkę, może herbatkę. Nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że jest ból, znój, ale czasami jest radość. Dzisiejszym tematem będzie, jak ujarzmić swój język. Jak mogę ujarzmić swój język? Mój język jest ujarzmiony, ale w życiu jednego męża Bożego było podobnie. Przeczytajmy sobie, może tutaj Maciek mi pomoże. Ewangelia Łukasza, od pierwszy rozdział, od 5 wersetu. Łukasz 1, 5 i postaramy się do wersetu 20 na razie. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, której na imię było Elżbieta.
Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszelkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała reszta ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pana, stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia. I przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielkim w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serce ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Anioł mu odpowiedział: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. I będziesz niemy, nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie. Dlatego, że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. Dziękuję. Tak się czuję jak Mojżesz i Aaron. Aaron to dzisiaj Maciek. Ale nie, oczywiście daleko mi do Mojżesza, ale sam to, że Mojżesz no, był człowiekiem, który był słaby w wymowie, a Maciek zrobił to idealnie, więc dziękuję. Po pierwsze, czytamy tutaj o Zachariaszu. To jest czas, kiedy jeszcze oczywiście Pana Jezusa nie było na ziemi fizycznie, ale Bóg i Duch Święty już zaczął działać. Przygotowywał drogę do Pana Jezusa i działo się tak, że zaczął Bóg działać w życiu Zachariasza. I też Elżbiety potem też czytamy w tym fragmencie. I to byli ludzie nienaganni. No, rzadko kiedy Biblia określa tak ludzi, że ktoś jest, że oboje są sprawiedliwi, postępują nienagannie, przestrzegają wszystkich ustaw i przykazań pańskich. To jest bardzo dobre świadectwo o tych dwóch osobach, o mężu Bożym i siostrze Bożej. Ale równocześnie mieli jeden taki bardzo duży problem. Po pierwsze, ten problem, który tak się nie wysuwa naprzód, nie widać go tak od razu. Po pierwsze, oni oczekiwali na Mesjasza. Tak szczególnie to widać, jak czytamy o Symeonie, o Annie, też w dalszych tam fragmentach Ewangelii Łukasza, ale oni czekali na tego Mesjasza i w tym oczekiwaniu trwali, tak? Bardzo pragnęli, żeby ten Mesjasz przyszedł jednocześnie w tym trwaniu staje się taka dziwna rzecz, bo tak nam się wydaje, że czasami tak sobie trwamy w tym i jeżeli Bóg przychodzi i coś się dzieje w naszym życiu, to no chyba, że też tak macie, że przychodzi i teraz od razu tak, to jest wola Boża i robimy tak, jak Bóg daje. Nie tak było w życiu Zachariasza. Dlatego, że
on czekał, był w służbie. Był w służbie Bogu. Był w miejscu, które było miejscem przebywania Boga. Świątynia była takim miejscem, gdzie tak naprawdę Bóg przebywał i Izraelici, jeżeli by naruszyli to te miejsce najświętsze, zginęliby. Tam był Bóg. Ale w momencie, kiedy się ukazuje Zachariaszowi anioł, on jest zaskoczony. On się nawet, jakby tutaj powiedzieć, zlękł, ogarnął go lęk. I tak zastanawiam się, taka pierwsza myśl przychodzi mi do głowy, że często my chcemy działania Boga. My chcemy, żeby Bóg działał, żeby zrobił w życiu naszego męża, naszej żony, naszych dzieci, w naszych miejscach pracy. A jeżeli coś Bóg robi, to się tego boimy. I też chcę podkreślić to, że problemem Zachariasza i Elżbiety było to, że nie mieli dzieci. Jak to napisał Łukasz, skądinąd lekarz, to on się na tym znał, pisząc to. Elżbieta była niepłodna. Czyli jak lekarz Łukasz pisze, że była niepłodna, no to była niepłodna. Czyli nie mogła mieć dzieci. I to był ten problem, który na pewno ich trapił. W tamtym czasie już kiedyś mówiłem na innym kazaniu, że to był problem dla osób, które nie miały dzieci, dlatego że nie było ZUS-u wtedy, nie było emerytury. Chociaż może o ZUS-ie to nie będę tak się rozwodził, ale nie było wsparcia finansowego od państwa. Było wsparcie tylko od dzieci tak naprawdę. I na tyle on się zlękł, na tyle był zdziwiony tą sytuacją, że powiedział do tego anioła coś takiego. Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Po czym to poznam, że ten potomek, który nie jest możliwe po ludzku, żeby się urodził im, że tak jak tu mówi wcześniej anioł, że on się urodzi, tak? Anioł zarzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo została wysłuchana, 13 werset, bo została wysłuchana modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Wysłuchana, ale on się zlękł. I wtedy anioł, bo to był anioł taki szczególny, od szczególnej służby, od szczególnych takich akcji, anioł Gabriel, powiedział takie słowa, jakby w odpowiedzi na to, co powiedział Zachariasz. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tą dobrą nowinę. Otóż, za nie mówisz i nie będziesz mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. I anioł Gabriel widział serce Zachariasza. Widział, zobaczył w nim, można powiedzieć, taką niewiarę. Niezależnie od tego, że on wykonywał wszelkie przykazania Boże, zrodziła się w nim taka niewiara. Z jednej strony czekał na tego swojego potomka, a z drugiej strony odrzucał to jako niemożliwą rzecz. I to jest też takie pytanie do nas. Co my robimy, jeżeli Bóg odpowiada, jeżeli Bóg nam coś pokazuje w naszym życiu, coś, co jest nierealne, tak, po ludzku. I jak my na to reagujemy? Czy też reagujemy niewiarą? Czy reagujemy lękiem? Nie? Czy reagujemy tak, jak to zareagowała Maria?
Maria, czyli Maria, Matka Jezusa ziemska, ona zareagowała: oto służebnica pańska. Tak i amen. Tak naprawdę kompletnie tego nie rozumiała. I ona mogła jeszcze bardziej być zaskoczona. Ona była, tam też napisane, że była zalękniona, ale w tym sercu była wiara. Bo z tej wiary to słowo wyszło: oto służebnica pańska. Powiem wam ciekawą rzecz, którą odkryłem dzisiaj, jak przygotowywałem się, że Bóg mówi do par. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Do małżeństw, ale nie tylko. Popatrzcie, Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz, Bóg mówi do Zachariasza poprzez anioła. W innych fragmentach, nawet z tej samej Ewangelii, w tym samym rozdziale, czytamy, że Bóg mówi do Elżbiety słowa. I wiecie, potem jest taki fragment, do tego dojdziemy, ale tak wyprzedzająco powiem, że jak jeszcze Zachariasz nie mówił, jak jeszcze nie umiał wydać żadnego głosu, to tak naprawdę Elżbieta wiedziała, że on ma się nazywać Jan. Tak? Bo to czytamy, może tam przejdziemy do tego fragmentu. To jest dość tak już dalej. 60 werset tego samego rozdziału. I to są słowa tutaj Elżbiety. Albo 59 jeszcze. Dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza, bo tak się robiło. Tak to było w zwyczaju. Tak to było w tradycji, że dzieciom się nadawano te imię co ojciec. Dziwne, ale tak było. Tak było wtedy. Ale na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. To skąd ona to wiedziała? To skąd ona wiedziała, że jakby, jakie jest logiczne wytłumaczenie tego, że ona wiedziała, że on ma się nazywać Jan? Przecież ona nie mogła być wtedy w świątyni. I patrzcie, że Bóg przemawia do mężczyzny, do kobiety w małżeństwie, w tym małżeństwie przemówił w sposób niezależny. I to nie jest jeden przykład, bo w tym pierwszym i tam początkowych rozdziałach Ewangelii Łukasza jest więcej takich osób. Drugą takim małżeństwem, do których Bóg przemawia, jest Symeon i Anna. Bóg mówi do nich równocześnie coś innego, nie? Więc to jest takie niesamowite, że co prawda przemawia w różny sposób, ale przemawia do obojga. I tak samo, bo powiedziałem par, nie? Bo Bóg przemówił do Marii i Józefa, nie? Zauważcie, że najpierw Bóg przemówił do Marii, że urodzi Jezusa, że urodzi się Jezus, a potem przemawia do Józefa. Nie? To jest takie coś, co jest Bożą naturą. I wiecie, nie jest tak, że jakbyśmy może niektórzy chcieli, że Bóg mówi, że Bóg przyszedłby do Zachariasza i powiedział: Zachariasz. No a Zachariasz powiedziałby: no tak Boże. I Bóg mówi: no nazwij tego syna Jan. Ale nie mów Elżbiecie, bo żeby zasługa była dla ciebie. Dobra. I Bóg tak nie robi. Bóg respektuje małżeństwa. Bóg respektuje to narzeczeństwo, którym wtedy byli Maria i Józef. Bóg respektuje to. To, bo taka jest natura Boga. Właśnie zastanawiałem się też, czemu u mnie ten język jakby został przyblokowany i takie dość jasne słowo dostaliśmy i to tak równocześnie to na nas wpłynęło, na mnie i na moją żonę, że
mamy przestać narzekać, że mamy przestać wypowiadać słowa negatywne, które nie budują. I to jakby spłynęło i od razu mój język się zaczął tak, jakby sytuacja się zaczęła stabilizować, bo poszedłem do tego ortodonty i zacząłem lepiej mówić. Ale Bóg czasami nas doświadcza też w sposób fizyczny, żeby nam coś pokazać, ale oddziaływuje przez nie tylko. Jak ja powiem wam, że jak ja coś słyszę od Boga, to ja jestem pewny, że zaraz przemówi do mojej żony i że jeżeli to będzie z Boga, albo przemówi przez mojego brata, albo przez siostrę, że potwierdzi to, że nie jesteśmy takimi, jakby powiedzieć, ludźmi, którzy żyją z Bogiem na bezludnej wyspie, a Bóg właśnie tylko do nas mówi. Nie jest tak. Jeżeli Bóg mówi do ciebie i to naprawdę jest Bóg, to Bóg powie ci to przez kogoś innego. Przez żonę, przez męża, przez siostrę, przez brata. I zwróćmy uwagę też na imię Zachariasza. Co znaczy imię Zachariasz? Jahwe pamięta. Czyli popatrzcie, że Bóg pamięta o tym, że po pierwsze w życiu Zachariasza, że ma przyjść Mesjasz. I żeby przyszedł ten Mesjasz, to miał ktoś go poprzedzać. Czyli ten Jan. Czyli Bóg o tym pamięta. A po drugi pamięta o tym, o Zachariaszu i Elżbiecie, o ich bólu, że nie mają tego dziecka. I Bóg pamięta. Czasami te Boże rozwiązanie jest bardzo późno przychodzi. Tu spotkało ich w podeszłym wieku. Ale doczekali tego. I Jahwe pamięta. I taka rzecz, która też do mnie tutaj przemówiła w tych początkowych wersetach Ewangelii Łukasza, to jest taka, że Zachariasz sprawował taką rutynową służbę, tak? Że przychodził do tej świątyni. To mi się tak trochę przypomina chodzenie do pracy. Jeżeli chodzicie zawsze na tę samą godzinę, wstajecie rano, myjecie się, robicie sobie kawę, wychodzicie i to taka rutyna. Ale wiecie, to ta rutyna wchodzenia do pracy, to można powiedzieć, że jest dobra. A jeżeli popadamy w rutynę w służeniu Bogu, to już nie jest dobre. I czy czasem nie zdarzyło się to Zachariaszowi, że on tak bardzo wpadł w rutynę, że nawet tego anioła nie zobaczył. On tak musiał chyba się, jakby on się nie zaczął tam ruszać, jak mówi w cudzysłowie, ten anioł, no to chyba by nawet go nie zauważył. Tak mogłoby się przydarzyć. Tak trochę żartem powiem. Ale to jest dlatego, że my wpadamy w rutynę, że nie dostrzegamy tam Boga w niektórych sytuacjach, bo wydaje mi się, że wiemy lepiej od Boga. Wydaje nam się, że jeżeli jesteśmy w tych swoich kolejnach, to my tam lepiej zajedziemy niż z Bogiem. I być może w taką rutynę popadł Zachariasz, że on się przyzwyczaił, że tam jest Bóg, że tam do tego miejsca najświętszego nie może wejść, bo jak wejdzie, to Bóg go zabije. Tak sobie może gdzieś tam sobie wszystko ale nie przewidział, że nagle się pojawi anioł i że anioł będzie do niego mówił. I wtedy go ogarnął lęk, zatworzył. Czy czasami nas taki lęk nie ogarnia, albo mnie, to pytanie do mnie, jeżeli Bóg zaczyna coś robić, czy nas nie ogarnia taki lęk, jeżeli rzeczywiście coś zaczyna się dziać w naszym życiu, tak jak w przypadku Zachariasza? Mam pewne takie usprawiedliwienie do Zachariasza. One polega na tym, że Bóg nie mówił tak naprawdę przez 430 lat. Ponad 400 lat Bóg właściwie nie mówił. Można tak powiedzieć, bo ostatnie proroctwo, jakie my przynajmniej czytamy w Starym Testamencie, który poprzedza tą historię z Łukaszem, no, Ewangelii Łukasza, no to jest księga Malachiasza, tak? Wtedy jest proroctwo nawet o Panu Jezusie. Ale przez 430 lat
Nic się nie działo. No 430 lat to nikt nie żyje, tak? Nawet wtedy nikt nie żył tyle. Zachariasz mógł być zaskoczony tym, co Bóg mówi, że Bóg się mu objawił poprzez anioła. I podobnie było też, nie wiem, czy sobie przypominacie, ci, co bardziej znają Stary Testament, jak był Samuel i Heli, tak? Kojarzycie to? To było coś takiego napisane, że w czasach Zachariasza, w czasach Samuela proroctwo i widzenia były rzadkością. Ja parafrazuję ten fragment. Było widzenia i proroctwa i widzenia były rzadkością. I wiecie, ale zadam nam też pytanie takie, pewno nie wiem, czy ktoś podniesie rękę, czy ktoś widział anioła, czy ktoś widział w sposób literalny Jezusa. Nie chcę tego, żebyście robili, bo być może ktoś by podniósł rękę, ale błogosławieni, którzy nie widzą. Nie musimy wtykać tego palca w rany Jezusa, żeby czuć Jego obecność w naszym życiu. Czasami, którzy nie widzą, błogosławieni, tak? Ale czynią wolę Ojca. I w wielu krajach objawia się, ja często też, nam się zdarza, że Bóg do nas mówi, ale same widzenia i proroctwa to jakby nie jest jakby sedno naszego życia. Jakby nie możemy na tym opierać wiary. Dobrze, jak to się dzieje, świetnie, że to się wydarzyło wtedy, bo to było takie apogeum tych różnych sytuacji. Bóg się objawił Marii, Bóg się objawił Zachariaszowi i wiele rzeczy się działo, ale to nie jest jakby sedno naszej wiary. I wracając do języka, bo na tym chcemy się koncentrować, w Przypowieści 18:21 jest taki fragment, Przypowieści 18, rozdział, 21 werset. Takie słowa są tutaj napisane. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Popatrzcie, że śmierć i życie są w mocy języka. I tak się zastanawiam nad tym Zachariaszem. On, Bóg mu zabrał ten głos. Ja tak myślę, dlaczego? Bo być może byłoby tak, być może, oczywiście to jest moja taka wersja momentu, kiedy by Zachariasz jednak mówił, tak? To być może mówiłby słowa, to jest niemożliwe do Elżbiety, to się nie stanie, jesteśmy starzy, może kogoś adoptujmy, tak? Bo to jest niemożliwe, tak? Albo jak było z Abrahamem, tak? Że też Bóg dał słowo Abrahamowi i Sarze, ale no, tutaj się pojawiły takie wątpliwości w ich życiu. No i potem miał Ismaela, tak? Z Hagar. Więc być może Zachariasz, gdyby mówił, no to nie mówiłby zbyt dobrych rzeczy, więc Bóg mu ten głos na jakiś czas zabrał. I w tej mocy języka właśnie jest śmierć i życie. I to tak samo dotyczy nas. My możemy błogosławić językiem Boga, a możemy też przeklinać tym samym językiem. Możemy, to wszystko się dzieje właśnie w tym aparacie mowy. Kolejny werset. Jakuba, czy może nawet więcej wersetów, Jakuba 3:1, czy list Jakuba 3 rozdział od pierwszego wersetu, a może od drugiego zaczniemy. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym i który całe ciało może utrzymać na wodzy.
A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są takie wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyśni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego kromnego, złego, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, w sumie tak i siostry, tak, bracia moi, być nie powinno. Tak nie powinno być, ale niestety tak jest, bo tu napisane, nawet jest w 8 wersecie, że nikt z ludzi nie może ujarzmić swojego języka. I to jest prawda. To jest prawda, bo czasami nie chcielibyśmy czegoś powiedzieć, a mówimy. Zamiast milczeć. Ja wiecie, jak jeszcze słabiej mówiłem, zresztą teraz też mało mówię, bo żeby dzisiaj coś powiedzieć, to musiałem trochę ograniczyć mój język, bo jak się zmęczę, to właściwie nic nie mówię. Więc jak mało mówię, to trochę jest lepiej, bo wtedy mogę być, nie powiedzieć coś, co nie jest dobre, nie jest budujące. Pamiętamy apostoła, mojego imiennika, apostoła Piotra. Ja go bardzo, bardzo lubię, ale nie tylko z powodu tego, że się Piotr nazywał, ale z takiego charakteru buntownika, trochę takiego, może inaczej, takiego gwałtownika. O, to jest dobre słowo. I on praktycznie w tym samym momencie powiedział o Jezusie, że jest Mesjaszem, a potem do Jezusa powiedział: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie ty na ciebie. I Pan Jezus powiedział: idź przed szatanie. I w tym samym prawie momencie to powiedział, w tym samym czasie. To jest, dla mnie to jest, i to się nam zdarza, że potrafimy raz powiedzieć tak, raz tak. I taką sztuką, Bożą sztuką jest ujarzmienie tego języka. Ale da się to zrobić. Na koniec będzie recepta, bo tu było pytanie, jak ujarzmić ten język. 1 Piotra 3:10, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, to niech powstrzyma język swój od złego, a warki swoje od mowy zdradliwej. Jeżeli chcemy być zadowoleni z swojego życia, jeżeli chcemy oglądać dni dobre, chyba chcemy, tak? Jeżeli chcemy być zadowoleni z życia, kto by nie chciał być zadowolony z życia? Kto by nie chciał oglądać dni dobrych? A jeżeli chcemy to wszystko przeżyć, to musimy tylko drobną rzecz zrobić, powstrzymać język swój od złego, a wargi od mowy zdradliwej. Niby prosta rzecz, a nie taka łatwa. I wracając jeszcze do Zachariasza, tutaj czytamy tam kolejne wersety, 21 werset, jak Zachariasz wrócił, on już przestał mówić, no i miał wrócić już, wyjść z tej świątyni, i cały lud
Dziwił się, że tak długo przebywał i teraz 22 werset i dalsze. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły jego dni służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Więc ta hańba, zwłaszcza Elżbieta, odczuwała to jako hańbę, że nie miała dzieci. Teraz, jakby porównasz teraz czas, to mam wrażenie, że niektórzy się szczycą, że nie mają dzieci. Nie? Że potrafią tak żyć, że nie potrzebują dzieci. Ale czy to jest takie Boże spojrzenie na tę sytuację? Jeżeli możemy mieć dzieci, to je miejmy. Dlatego, że Bóg nam błogosławi również przy dzieci. Nie wiem, czy to moja żona potwierdzi, czy nie. I 57 werset, a gdy dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania, urodziła syna i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. I potem czytamy ten fragment, który już czytałem, że Elżbieta odezwała się i powiedziała, że będzie nazwany Jan, ale tego nie czytamy, co będzie tu dalej. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc kinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego, i wszyscy się zdziwili. Tu było takie kulminacja tego, że tej historii, tego doświadczenia Zachariasza, że on tu czytamy, potem zaraz to przeczytam, ale Zachariasz w tym momencie wypełnił wolę Bożą, dlatego, że mógł powiedzieć: co ty tam opowiadasz do Elżbiety, ale ty, skąd ty to wiesz, nie? Że Jan, przecież tam cię nie było. No mógł powiedzieć, nie wiem, że będzie nazwany Zachariasz, no i zostać niemy. Ale on powiedział tak, jak ten anioł mu powiedział, że ma się nazywać Jan, i wtedy zaraz też otworzyły się usta jego i jego język, i począł mówić, chwaląc Boga. I potem właśnie 65 werset, że padł na lęk na sąsiadów, zaczęli opowiadać o tej historii z Zachariaszem i Janem, urodzeniem Jana. I potem czytamy: a gdy ojca jego napełnił Duch Święty, a Zachariasza ojca jego napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. I potem jest proroctwo, które wypowiada Zachariasz. Nie będziemy tego czytać ze względu na czas i nie tylko, ale powiem wam, że tu się nam pojawia taki obraz, do którego dojdziemy za chwilę. Jeżeli Duch Święty nie napełni naszego życia, to my nie jesteśmy w stanie ujarzmić języka. Bez Ducha Świętego, ja wam powiem, że po ludzku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że mamy czasami taki cichy głos. Myślę, że to potwierdzicie. Gdzieś mówi: nie mów tego. Uspokój się. To jakby powstrzymuje nas Duch Święty. Ten głos nas powstrzymuje. Albo nie reaguj tak złośliwie, albo tak nerwowo. I ten głos Ducha Świętego mówi do nas i my wtedy jesteśmy w stanie, i naszą odpowiedzią powinna być reakcja: ujarzmiam, nie mówię tego. To jest ta odpowiedź, jak ujarzmić nasz język, być wypełniony Duchem Świętym, tak po brzegi. I
nie tylko w życiu Zachariasza taka sytuacja była, że on przestał mówić, tak, ale pamiętamy apostoła Pawła, co się dzieje w jego życiu. On nagle spotyka Pana Jezusa i przestaje widzieć. I można powiedzieć, Boże, dlaczego? Mógł zadać takie pytanie. Dlaczego ja nie widzę? No nawróciłem się i nie widzę. No o co chodzi tutaj? Ale tak miało być, bo miał być taki człowiek, który miał nałożyć na jego ręce, to był chyba Natanael, tak? Ananiasz. O, pomyliło mi się, Ananiasz. On miał przyjść do niego, Bóg dał mu objawienie temu Ananiaszowi, że przyjdzie taki Paweł, taki zabójca chrześcijan, no ale się nawrócił, więc ma nałożyć na niego ręce i go Bóg uzdrowi. Ale dzieją się rzeczy przykre i to przykre w momencie nawrócenia. Przykre w momencie wtedy, no bo znowu wraca jest, no to jak się nawracamy, no to powinno być taki, no ten dywanik rozwinięty, no czemu? Czemu tego nie ma? Boże, czemu nie ma dywanu? Czemu nie ma dywanu? Ktoś go zabrał. A tu bach, tracę wzrok. Apostoł Paweł traci wzrok. Job ze Starego Testamentu ma takie próby, że traci kompletnie zdrowie i dobytek. I dopiero wtedy, jak wszystko to stracił, wypowiada takie słowa, że jak zaczyna poznawać Boga przez to doświadczenie, takie słowo, że tak naprawdę ja Cię, Boże, nie znałem. Tak naprawdę nie wiedziałem, kim jesteś. Dopiero teraz wiem, jaki jesteś. I Bóg mu dał ten dobytek. Bóg mu dał więcej nawet dzieci niż miał, ale to doświadczenie było, ale nie było przypadkowe w jego życiu. I wiecie, tak się zastanawiam nad apostołem Piotrem jeszcze, że jak Pan Jezus mówi na słowo, Pan Jezus wypowiada swoim językiem słowa Piotrze, chodź do mnie. Jakby Piotr zamiast krzyczeć Boże, Panie Jezu, ratuj, mówił Panie Jezu, idę do Ciebie i cały czas wypowiada słowa wiary, to pewno by doszedł do tego Pana Jezusa po tej wodzie. Ale przestraszył się. I czasami jest tak z nami, że my się przestraszymy tego Bożego działania w naszej życiu, tego chodzenia po tej wodzie. I mówimy, Boże, ratuj, ale Pan Jezus nas uratuje. Oczywiście, ale mogliśmy iść. Mogliśmy po tej wodzie iść. I właśnie tylko poprzez moc Ducha Świętego jesteśmy w stanie okiełznać nasz język. Bez Ducha Świętego nasze starania spalą na panewce. Spalą na panewce. Obiecuję wam to. Nie chcę was straszyć, ale Duch Święty jest do tego potrzebny, żeby okiełznać ten język. I taki ostatni werset na koniec to albo dwa wersety, ale w podobnym miejscu. List Jakuba 1, 2 i 12. Jakuba 1, 2. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I wiecie, te doświadczenie, te doświadczenia, które przeżył Zachariasz, który przeżył Job, Paweł, wielu, wielu, my przeżywamy. Jeżeli my z tej próby wyjdziemy wyjdziemy przez to pozytywnie, tak jak Zachariasz, zrobił to, co Bóg chciał, nadał imię Jan, taka drobna rzecz, wykonamy tą wolę Bożą, to wtedy będziemy błogosławieni. Błogosławieni, bo wytrzymaliśmy tą próbę. I na takie podsumowanie przed modlitwą na koniec. Po pierwsze, chcę się modlić, będę się modlił na koniec o te osoby, które przeżywają lęk i strach.
I ten lęk może być przed osobą jakąś, może być przed działaniem Bożym, może być też lękiem wynikającym, że się boimy jakichś doświadczeń, jakiejś sytuacji, czy w pracy, czy że coś nas złego spotka. Tak kiedyś się bałem ciemności, tak? Jak byłem małym dzieckiem i nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, ale może mamy inne lęki. Może mamy coś, co napawa nas lękiem, że przechodzimy przez koło jakiegoś domu albo koło jakiegoś miejsca, albo przychodzimy do pracy i od razu rośnie nam ciśnienie, tak? I że, ale Bóg cię może od tego uwolnić, jeżeli będziesz wypełniał Jego wolę. Po drugie, wypowiadajmy słowa wiary w naszym życiu. I to w takich sytuacjach, kiedy jest dobrze, kiedy jest super, ale wtedy, kiedy są też doświadczenia, bo jest wiele sytuacji, wiele historii takich, że nie chcę tego jakby popsuć tej historii, ale była taka sytuacja, że kiedyś taki nawrócił się człowiek, który był narkomanem i to było takie niesamowite i ta matka zaczęła coś tam mieć takie, wypowiadać słowa wierząca, takie słowa niewiary w jego życiu. I wiecie, i w końcu on wrócił do tego. On wrócił do tego nałogu i chyba zmarł. To chyba, nie chcę tego jakby zepsuć, tej historii, ale jak wiele zależy od tego, co my wypowiadamy. Czy tam jest wiara, czy tam jest nadzieja, czy tam... Ja nie mówię o takiej głupiej wierze, tak? Że wiecie, że ja wierzę, nie wiem, że pada deszcz, a nagle powiem, a ja wierzę, że jak wyjdę za chwilę, to za chwilę nie będzie padać, tak? To są takie granice, ale ja mówię o wierze, która jest wiarą w Boga, że Bóg może cię przeprowadzić przez różne rzeczy, że wypowiadajmy, Boże, Ty to możesz zrobić. Boże, ja Tobie ufam, tak? Jeżeli się czegoś boimy, Boże, ja błogosławię tą osobę, tak? Boże, ja sprzeciwiam się tej sytuacji, tak? Wypowiadajmy słowa wiary, a nie takie, ja nie potrafię, ja jestem za słaby, ja muszę może pójść do jakiegoś, pójść, nie wiem, do kogoś i może ktoś mi pomoże, być może pomoże, brat i siostra pomoże, ale wiecie, jeżeli tam się rodzą, w naszym sercu się rodzi niewiara, to potem te różne sytuacje zaczynają nam się przydarzać. I to jest druga rzecz. Wypowiadajmy słowa wiary. A trzecia rzecz, módlmy się o to, aby Bóg dotykał się naszego języka, abyśmy mówili to, co jest dobre i pożyteczne, ale żeby Duch Święty kierował nami, naszymi myślami, naszym językiem, żebyśmy byli mu poddani. Wiecie, czasami ten głos jest tak cichy, że nawet jak dzisiaj chyba jechaliśmy autem, to właśnie też miałem taką myśl, że czasami trzeba to wszystko w domu przyciszyć, wyłączyć, żeby tego Ducha Świętego usłyszeć. Bo jak wszystko takie jest rozwrzeszczane w naszym życiu, to my tego Ducha Świętego nie usłyszymy. No bo tu gdzieś telewizor, tu gdzieś radio, tu gdzieś coś tam. Wiadomo, na wszystko jest swój czas. Jest czas, żeby może coś oglądnąć, ale jest czas czytania Słowa Bożego, ale jest też taki specyficzny czas na to, że my oczekujemy na to, co Duch Święty nam powie. To my nie możemy wtedy oglądać telewizora. Zgodzicie się z tym? Nawet najlepszego filmu chrześcijańskiego nie możemy wtedy oglądać. Bo Bóg chce nam powiedzieć, słuchaj Maćku, słuchaj Aneto, słuchaj Gosiu, Agnieszko, Mirku. I on mówi, i Renato, zapomniałem, chyba wszystkich wymienię, że coś tam mam ci do powiedzenia, ale on się nie będzie przebijał przez to wszystko, gwarantuję wam. Nie będzie się przebijał przez ten tumult. W
takim cichym powiewie przychodzi Duch Święty. Amen. Powstańmy może. Ja się pomodlę. Jak ktoś będzie potem odczuwał jeszcze chęć, to też się może pomodlić. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy do Ciebie przychodzić jako Twoje dzieci i chcemy oddać Ci to, co w naszym życiu jest dla nas problemem. Nasz język, Panie Boże, mój język oddaję Tobie, żebyś nim kierował, Panie, żebym mógł wypowiadać słowa wiary, słowa nadziei, słowa miłości, Panie Boże. Żebym też mógł słuchany być w głos Ducha Świętego. Żebym, Panie, mógł być zawsze skupiony na tym, co Ty mówisz, Panie. Żebym widział to, co jest ponad to, co jest widoczne oczami ludzkimi, Panie Boże. I żebym wypowiadał słowa wiary, Panie Boże. I też modlę się o każdą osobę na tym miejscu, ale też może kto nas ogląda, żeby te osoby, które się boją, które przeżywają lęk, które doświadczają jakieś próby i te, które są też chore i też modlę się też o Kasię i Basię, których boli kręgosłup, Panie Boże, żebyś je uzdrowił, Panie, żeby to wszystko odeszło w Twoim imieniu, żeby nie było tam strachu, Panie, żeby była tam wiara i Twoje uzdrowienie, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. Sprzeciwiamy się wszelkiemu lękowi, wszelkiemu strachowi w naszym życiu. I chcemy się tylko Ciebie, Panie Boże, bać. Tylko Ciebie i Twojego słowa, Panie. Nie chcemy się bać ludzi, Panie, ale chcemy się bać Ciebie, Panie Jezu. Oddajemy Tobie chwałę. Amen.